Kochani, witajcie. Horoskop na marzec dla raka. I tak jak do poprzednich znaków, na początek wyciągam karty, które same podpowiadają, jaka sfera tutaj jest kulejącą, jaka sfera jest do naprawy, jaka sfera jest dominującą i co możecie dla siebie zrobić, a później na każde ze sfer tutaj diagnozuję i patrzymy, co możecie, a czego nie powinniście zrobić. No to co? Zaczynamy. No to drogie raki. Patrzymy, jak to będzie wyglądało. W kwestiach tego miesiąca. Zobaczmy, raki. Na co powinny zwrócić uwagę? Raki. I tutaj dwie sfery się nam zaznaczyły, i emocjonalna, i finansowa. Już Wam podpowiadam. Na dzień dobry karty pokazują, że potrzebujecie pomocy, jakiegoś wsparcia. Wsparcia również finansowego, również jeżeli chcecie rozwinąć swój jakiś biznes, tak, poszerzyć horyzonty, jak najbardziej jest to możliwe. Tylko musicie zakończyć ze starymi schematami zachowań. Możecie wielokrotnie u mnie usłyszeć stare schematy zachowań. Co to oznacza? To oznacza tyle, iż to, co robiliście wcześniej, nie funkcjonuje poprawnie, nie działa. Te schematy, które gdzieś tam poczyniliście, nie są właściwymi dla Was. Czas na zmiany. Patrzcie na swoje życie, na swoje tutaj zachowanie z innej perspektywy. To jest taka podpowiedź. Co tutaj jeszcze? Jakaś kobieta rodzinna może Wam w tych sprawach zawodowo-finansowych troszkę psioczyć. Może Wam troszkę utrudniać, abyście się zastanowili. Z drugiej zaś strony mam tu pokazane, iż osoba, która przy Was będzie, może z Wami nawiązać naprawdę intratną współpracę. To jest nowa droga z osobą, którą znacie, tak? Czyli stare, nowe, tak to się mówi. Gdzieś tam Wasze drogi zawodowe się po prostu tutaj łączą i ta współpraca będzie się fajnie rysowała. Jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, te zachowania, bardzo Was proszę, nie powielajcie starych schematów, bo w tym nowym układzie one po prostu nie będą dawały Wam pozytywnych wyników finansowych czy też około zawodowych. No ale dobrze, zobaczmy zatem, co w uczuciach w tym miesiącu. Ja o uczuciach, a karty mi o zdrowiu tu wyciągają. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, jeżeli chodzi o uczucia, tutaj no to fajerwerków jakichś nie będzie w tym miesiącu. Mam jakieś potknięcia, możliwe jakieś sprzeczki właśnie w aspekcie finansowym. Nie pozwólcie też sobie na to, aby te finanse rządziły Waszą relacją. Ja rozumiem, że gdy nie ma pieniędzy, to i są kłótnie w partnerstwie. Ale przeczekajcie to. Panie, które patrzą na swoich mężczyzn, gdzieś wchodzą w jakieś nowe układy zawodowe, dobrze by było, gdyby dały im szansę, bo tym razem może im się udać. W kwestiach zdrowia karty pokazują, żebyście sprawdzili tutaj przede wszystkim stawy, mięśnie, kości, kręgosłup, bo tutaj się coś rysuje nie do końca prawidłowo, także nie przeciążajcie się, ale sprawdźcie jedną właśnie z tych rzeczy. W uczuciach dla pani tutaj rysuje się nowy związek. Związek przelotny, ale wart ryzyka, bo tutaj będzie osobnik, który będzie po jakichś przejściach, co prawda, długi czas będzie sam, bo król mieczy przy pustelniku, moi drodzy, mnie to mówi ten układ, coś takiego, że mężczyzna po przejściach, mężczyzna, który pracuje intelektem i mięśniami, jest nie dość, że albo wdowcem, albo rozwodnikiem, ale długi, długi czas w tym stanie
trwa. Zatem ktoś taki się tutaj przy Was może w tym miesiącu pojawić, a z racji tutaj dziewiątki buław w wyniku karty mam wrażenie, że ta relacja może być chwilową. Mam wrażenie, że będziecie sobie po prostu potrzebni. Uważajcie, drogie raki, na wszelkiego rodzaju usterki w domu, czy to związane z prądem, czy to z hydrauliką, bo karty to tutaj zaznaczyły. A jaki ogólny rozrachunek będzie tego miesiąca dla Was, drogie raczki? Będziecie prowadzić jakąś taką własną, prywatną wojenkę ze sobą i około swojego otoczenia. Tak jakbyście musieli, bo siódemka buław to jest taka walka. No zobaczcie, tutaj jest wojownik, tak, i walczy z resztą świata, tak, z resztą ludzi i musi jakby udowodnić, że tym razem da radę. Dacie radę i osoby, które są właśnie w takiej sytuacji postawione, wygrają tą walkę, a osoby, które patrzą na tego swojego wojownika, dajcie im szansę. Zatem tak się rysuje ten marzec dla raka. Ja Was zapraszam, kochani, na kolejne tutaj prognozy, na kolejne miesiące, a na tą chwilkę dziękuję Wam serdecznie.